i wyszedłeś jasny syku czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w wieku minut zło. Zapadłeś jeszcze siebie, przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Wyszedłeś jasny syku czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w wieku minut zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Dzielili cię, syneczku, od słów. Co? Jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółty ścieki pożu, wyszywali wisielcami przepłynące morze. Malowali krajobrazy w żółty ścieki pożu, wyszywali wisielcami przepłynące morze. I wyszedłeś jasny synku czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w ciepłu minut zło. Zapadłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką. Czy to była kula w synku, czy to serce pękło? Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć. Gdzieś jest ścieżki powycina. Żelaznymi łzami odchowali cię w ciemności. Odgarnili oknem tylko, przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. Odkrywali cię w ciemności, odgarnili oknem tylko, przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
związku z prośbą pani poseł przedstawię zespół Magdalena Janeczek, Patryk Kruczek, Marcin Tuczniosiano, Marek Gołąbek, Tomasz Pinkawa, ja nazywam się Maciej Narnigo. Na obecną chwilę dziękujemy. Mam zaszczyt przywitać wszystkich spośród Państwa podczas tej specjalnej konferencji poświęconej żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym, niemal w przededniu ich święta. Witam serdecznie wszystkich gości z Polski, z Belgii, z innych państw. Szczególnie serdecznie witam naszych dostojnych panelistów, którzy w ciągu najbliższych 2 godzin zapoznają nas obszernie z losami żołnierzy wyklętych. Chciałam również serdecznie powitać moich kolegów eurodeputowanych z szefem polskiej delegacji Prawa i Sprawiedliwości, panem profesorem Ryszardem Legutko. Szanowni Państwo, pozwólcie, że niezwykle zasłużonych naukowców, dziennikarzy, działaczy politycznych i społecznych przywitam w toku dzisiejszego spotkania po kolei, wówczas kiedy będą zabierali głos. Pozwólcie Państwo jednak, że rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie od uhonorowania młodzieży, młodych ludzi, którzy zdecydowali się wziąć udział w ogłoszonym przeze mnie konkursie poświęconym pomorskim konspiratorom, żołnierzom wyklętym. Chciałabym, żeby tutaj, na tej sali, zabrzmiały nazwiska młodych ludzi, wyjazd do Brukseli, wzięcie udziału w tym wydarzeniu było jedną z form, jedną z części tej nagrody. Chciałabym jednak, żeby wyczytano nazwiska tych młodych ludzi, żebyście Państwo zobaczyli, jak piękną mamy młodzież, jak wspaniale uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Bardzo proszę moich współpracowników o wsparcie i serdecznie zapraszam pana profesora Piotra Niwińskiego, członka jury, który zechce nas wprowadzić również w klimat, w zagadnienie, któremu poświęcony był konkurs. Wspaniałe postaci konspiratorów, Inka, Danuta Siedzikówna, dziewuszka, która nie zdołała nawet osiągnąć wieku dojrzałego, kiedy została rozstrzelana. Już wygrała dawno, jej postać, jej wspaniała postawa poruszyła serca, umysły młodych ludzi. W ubiegłym roku podobny konkurs organizowaliśmy i młodzież zareagowała na ogłoszenie tego konkursu wspaniale. Poproszę najpierw pana profesora Piotra Niwińskiego o wprowadzenie, a następnie o wyczytanie laureatów. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie przede wszystkim. Pomorze to jest specyficzny rejon, to nie jest Wileńszczyzna, to nie jest Podlasie, to nie jest Rzeszowszczyzna, Lwowszczyzna, gdzie polskość była od zawsze i polskość tamtejsze społeczeństwo traktowało jako coś powszedniego. Pomorze to Polacy, to Kaszubi, ale to też zabór niemiecki, to też germanizacja tych ziem w sposób okrutny. Również w czasie II wojny światowej, kiedy sporą część tej ludności po prostu stamtąd wysiedlono. Kiedy w 1945 roku nadeszła władza sowiecka, komunistyczna, Polacy, Kaszubi, którzy wrócili, bardziej byli w dużej mierze zajęci organizowaniem na nowo życia niż kontynuacją walki o niepodległość, ale wśród nich znaleźli się ci, których nazywamy żołnierzami wyklętymi. Do nich dotarła też wysiedlona z Wileńszczyzny
ludność, a w szczególności żołnierze 5. Wileńskiej Brygady pod dowództwem majora Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki, którzy właśnie na Pomorzu odtworzyli swoją działalność i w 1946 roku prowadzili ją na tyle skutecznie, że 16 tysięcy żołnierzy KBW, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, było w rozpaczy, nie było w stanie ich w żaden sposób złapać, zlikwidować. To nie był potężny oddział. Było ich 39. 39 ludzi, którzy było w stanie właściwie północną Polskę postawić na duchu, przywrócić nadzieję, pozwolić myśleć ludziom, że jest gdzieś może w przyszłości szansa na odbudowę. Wśród nich byli też ci, którzy zginęli. Była Danuta Siedzikinka, o której pani minister tak pięknie mówiła. Postać dość powszechnie znana. Był też żołnierz, o którym się często nie mówi, Jan Urbanowicz, Moskito. Kiedy rozpoczęła się wojna w 1939 roku, miał lat 14, za młody, żeby pójść do wojska. W 1944, jak tylko skończył 18 rok życia, wstąpił do partyzantki. Wcześniej był w konspiracji, w Szarych Szeregach, na Wileńszczyźnie. Był jednym z najbardziej oddanych partyzantów. Kiedy polską partyzantkę na Wileńszczyźnie władza komunistyczna, Armia Czerwona, rozbiła, aresztowała, udało mu się ujść i wyjechał tak jak inni Wilnianie do Trójmiasta. Tu poznał dziewczynę, tu rozpoczął studia politechniczne. Część z Państwa studiowała, więc wie, że studia nie są proste. On po pół roku studiowania zaproponowano mu od razu przejście na rok drugi, tak był zdolny. Tu rozpoczął pracę, miał mieszkanie, spotkał na ulicy swojego dowódcę, który powiedział: Moskito, odtwarzamy oddziały partyzanckie, kadrowe. Potrzebni są doświadczeni partyzanci, oddani, pewni. Czy pomożesz nam? Zostawił swoje prywatne życie i poszedł do partyzantki. Partyzanci, szanowni państwo, to nie żołnierze frontowi. Oni nie zdobywają twierdz, nie kopią okopów. To działanie typu uderz i przede wszystkim odwrót, żeby cię nie złapali. Kiedy oddział, którym był Moskito, 5. Wileńska Brygada, 5. Szwadron został zaatakowany przez milicjantów, jego podstawowym obowiązkiem było natychmiastowe oderwanie się od nich i odskok, a nie długotrwała walka. W czasie odskoku Moskito został ranny w nogę i wiedział. Jego koledzy dobiegli do lasu. On został przed lasem, między wsią a lasem, leżący, nie mogący się ruszać. Wiedział, że za chwilę jego przyjaciele z oddziału wrócą po niego, narażając swoje życie. Nawet jeżeli go wyniosą spod ognia, to będzie utrudniał mi odwrót. Będzie ciężarem dla oddziału, dla swoich przyjaciół. Wyciągnął więc pistolet i krzycząc czołem chłopaki, strzelił sobie w głowę. Pytanie, czy ci ludzie są godni pamięci? Czy jego dowódca, równie młody, 20-latek w momencie, kiedy ginął, porucznik Zdzisław Badocha, żelazny, który miał rewelacyjny jako harcerz pomysły na działalność partyzancką, to nie ludzie, którzy są godni pamiętania. To ludzie, którzy oddali własne życie, nie żądając niczego w zamian dla nas wszystkich, dla wolności, którą możemy się cieszyć. Im nie dane było dożyć tego okresu, nam tak. Więc ta forma upamiętnienia, forma przekazania to w pracach plastycznych, które Państwo przed sobą widzicie, zobaczcie, jakie pomysłowe, jakie ciekawe i jakie jednocześnie wzruszające, to myślę jedna z bardziej odpowiednich form. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i dziękuję za pamięć. Pamięć żołnierzy wyklętych, raz jeszcze podkreślę, którzy ochotniczo, nie dla pieniędzy, nie dla sławy, a tylko dla idei, narażali swoje życie i często oddawali, zostawiając cenne życie prywatne dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję panu profesorowi za tę wielką pomoc merytoryczną w konkursie. Był pan naprawdę znakomitym opiekunem tych młodych ludzi. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoich współpracowników i wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w konkurs. Poproszę teraz panią o wyczytanie nazwisk młodych ludzi i poprosimy tutaj o odebranie nagród.
Zapraszamy panią Oktawię Gwiaździńską, laureatkę w konkursie plastycznym Żołnierze Wykręci, Pomorscy Konspiratorzy, kategoria gimnazjalna. Zapraszamy pana Jana Piotrowskiego, laureata w konkursie plastycznym Żołnierze Wyklęci, Pomorscy Konspiratorzy, kategoria ponadgimnazjalna. Zapraszamy panią Agatę Pawlichę, wyróżnienie w konkursie plastycznym Żołnierze Wyklęci, Pomorscy Konspiratorzy. Pani Marcelina Burchardt, wyróżnienie w konkursie plastycznym Żołnierze Wyklęci, Pomorscy Konspiratorzy. Zapraszamy. Pan Michał Kotłowski, wyróżnienie w konkursie plastycznym Żołnierze Wyklęci, Pomorscy Konspiratorzy. Zapraszamy po odbiór nagrody. Proszę państwa, nie wszyscy spośród laureatów mogli tym razem przyjechać. Nie minie ich nagroda, wyprawy do Brukseli. Następne wydarzenie, które wspólnie z moimi współpracownikami organizuję, będzie również mogło witać wspaniałą młodzież uczestniczącą w konkursie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, miał być wśród nas kapitan Józef Rusak, żołnierz wyklęty, który rozpoczął swoją walkę w oddziale porucznika Antoniego Burzyńskiego. Od 1943 roku był podwładnym Łupaszki. Za chwilę obejrzycie państwo nagraną rozmowę z panem Józefem Rusakiem i za chwilę będę chciała poprosić o zabranie głosu pana redaktora Dariusza Jarosińskiego, który mniej więcej od połowy lat 80. zajmuje się upamiętnieniem losów żołnierzy wyklętych. Sam, prawdę powiedziawszy, jest wybitną postacią, jest redaktorem naczelnym bardzo cenionego przeze mnie regionalnego miesięcznika warmińsko-mazurskiego wydawanej w Olsztynie Debaty, pisma na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Sam był również uczestnikiem podziemia oporu antykomunistycznego. On jest po prostu świadkiem życia żołnierzy wyklętych. Myślę, że jest najlepszą osobą, która będzie mogła nam opowiedzieć o panu Józefie Rusaku. Bardzo proszę. Pochodzę ku gmina Kubylnik, to jest przy samym jeziorze Narocz. Gmina Kubylnik, powiat Postawy, województwo wileńskie. Tam urodziłem się. To był dowódca dosłownie niesamowity. Miał takie wpływy i jakiś był przewidujący, że myśmy dosłownie tak wierzyli w niego żołnierzem, że pamiętam taką akcję raz. Przychodzimy my do Wiśniewa, miejscowości. No i pytają, Łupaszek mówi tak, no jak trzeba obstawić po ruskie, pomów na teren ruski weszliśmy. To Łupaszku mówi, oni nas nie zaatakują w nocy, oni nas zaatakują radość, miało być odpoczywać. I rzeczywiście, miał takie intuicje, że jako dowódcy to wiedział, kiedy najlepiej atakować. To wrogo i to. I rzeczywiście nas rano zaatakowali ruskie, w ten czas.
dosłownie my tak wierzyliśmy. Najpierw ja tak wierzyłem, jemu niech by szła i dywizję. Jak i dopaść do wodzie, to ja byłem pewny, że to nic nam nie stanie się. Tak twoim młodym ludziom. No przecież młodzi byliśmy w ten czas wszyscy. To sobie my takiego lubiliśmy. Uważaliśmy go za takiego, że on jest niezwyciężony. Z Rosjanami było bardzo lekko walczyć. Dlaczego? Oni przeważnie podpici byli zawsze. I ich zasada była taka, hurra i strzelec na oślep. Strzelają, lecą, strzelają na oślep, a jak my leżymy z jakimś kamieniem czy z jakimś drzewem, no to się to nic, tylko kuli tylko strzaskają. I krzyczą, a łopaszko, taką ma zasadę. Nie strzelec, jak nie masz 90%, że trafisz, nie strzelaj, bo my nie mamy amunicji, a co warto zrobić bez amunicji? A my już amunicji nie mamy. To my ich dopuszczali tak blisko, to ja jeszcze nawet z takich rzeczy spowiadałem się. Akurat byłem zdobyty, miałem czeski RKM od Niemców. I z tego RKM na 30 tak dopuszczaliśmy ich, żeby nie mogli rzucić granatą do nas. I ja tym z RKM czeskiego, jak puściłem sobie, to widziałem tak jak zboże, chłop kozie zboże. To do dziś nie mam na sumieniu. Może to i brzeg śmiertelny będę pokutował za to. Dosłownie tak jak zboże kosi. Łopaszko z Wilna nie zdobywał, bo i generał Wilk wiedział o tym, że myśmy jesteśmy pierwszym dla Rosjan, pierwszym rzutem, bo przeważnie inne brygady tak nie walczyli jak my z ruskimi. I nam prawdopodobnie, ja się nie byłem tam, prawdopodobnie za zgodą generała Wilka nasza brygada nie wzięła udziału na zdobyciu Wilka. Tylko nam co komendant powiedział, jak zebrali dla żołnierzy i tymi oficerowie powtarzali, że komendant powiedział, że on nie będzie Wilna zdobył. On nie chce, żeby wieszali, żeby jego żołnierze byli wieszani na bramach Wilna. W grudniu 1945 roku ja już trafiłem do Olsztyna. Moje spotkanie z Inką było dwukrotne. Spotkałem się z nią, bo ona przyjeżdżała do mnie z polecenia porucznika żelaznego. Bardzo było religijne. Ona odmawia różaniec, tak, no to ja pacierz odmawiam. To na moje jak? Na kolanach trzeba do mnie, na całym musiałem. Też nie różaniec odmawiać, choć byłem wierzącym, ale tego. I mnie bardzo, ona taka dosłownie bardzo przyciągała ludzi do siebie. Nie Boże broni tam jakiegoś niezłymi myślami. Ja do niej, ale dosłownie tak ją polubiałam, ale taką czystą miłością łza. Tak ją, tak ona dawała się lubić. No i tego, i jak ona ostatni raz odjeżdżała, to napisała taką kartkę, znalazłem na stole, że Józek, jak ja zapomnę o tobie, to niech Bóg zapomniał o mnie, ale już się znalazłem przeczytanie inaczej trochę. Ale to było tak, jak ja mówię. I ta kartka mi się bardzo spodobała, rzekomo jakby ja ją potraktował, było świadczenie, oświadczyny. Podszedłem na pocztę. Byłem przy ulicy głównej, przy ulicy Pieniężnego, nadać list na Białoruś do matki, pisałem. Wszedłem do poczty, jak człowiek wchodzi do poczty, oglądam, spojrzałem, patrzę, siedzi łopaszką. I od razu do niego, panie komendancie, ja ujawniłem się w Wilnie, tak i tak powiedziałem, krótko powiedziałem jemu. I mówię, panie komendancie, czy pan mnie radzi pójść do oddziału? Czy pan mnie doradza pójść do oddziału? On mówi, nie, ucz się, u niego taka była zawsze zasada, ucz się i może ubeda ci spokój, bo ja się nie tu ujawniam się w Rosji, jak Rosjanie mnie puścili, to może ubeda ci spokój. W razie czego, to my się skontaktujemy i całe nasze było spotkanie, na tym skończyło się. Aresztowany zostałem w sierpniu, 8 sierpnia.
przez Urząd Bezpieczeństwa w Olsztynie. I tam zostałem zawieziony z Bargu do Olsztyna. Ale strasznie mnie bili. Spróbowali mnie zrobić kapusiem, biciem. To najgorsze, jak biją pięty gumą, to tam nie boli, tylko tak jakby tobie czaszkę z głowy zrywali, taki ból człowiek odczuwa. No i otrzymałem wyrok 6 lat, ale 3 lata amnestię, tylko do siedzenia 3 lata miałem. Łopaszko rzeczywiście, jak nas do ataku, to ja tylko zapamiętałem, to były Żydziszki. On stał, dom był rozwalony, on stał za kominem, a nasz pluton, ja był w plutonie Rakoczego, nie Rakoczego, Zygi. I on mówi, no teraz przygotuje się do, pluton Zygi do ataku. No i zaraz myśmy wstali. I jak tylko ruszyli do ataku, to on tylko zawsze powtarzał, chłopcy z Bogiem, tak wysyłając. Jak my ruszyli, to ja tego o niego tylko słyszałem w tym czasie, chłopcy z Bogiem. Szanowni Państwo europosłowie, drodzy uczestnicy konferencji. Szkoda, że akurat w tym filmie pokazanym tu o panu Józefie Rusaku montażysta pominął taki bardzo ważny epizod, właściwie świadczący o tym, że on był w drugiej konspiracji, bo on, pan Józef Rusak, zorganizował oddział samoobrony po operacji Ostra Brama i z 30 żołnierzami, których muszę Państwu powiedzieć, umundurował w sowieckie mundury. On nosił mundur lejtnanta. Od Sowietów zakupili samochody sowieckie. Tymi samochodami poruszali się po terenie tam, gdzie on mieszkał, czyli nad Naroczą. I no, to robili, co większość wtedy żołnierzy wyklętych, czyli niszczyli selsowiety, niszczyli posterunki milicji bolszewickiej i dopiero w grudniu 1945 roku przyjechał przekroczył granicę Kerzona, no bo trudno powiedzieć, że przyjechał do Polski, bo przecież mieszkał w Polsce. Może kilka zdań o sobie, bo powiem, że zbierając materiały do swoich właśnie tekstów, poznaję, badam i analizuję źródła pisane, znajdujące się w archiwach, ale zawsze dla mnie najważniejszym źródłem są ludzie, czyli żyjący ci ostatni uczestnicy podziemia antykomunistycznego. Piszę o pojedynczych losach ludzi, ich dramatach, chwilach szczęścia na tle tej bardzo złowrogiej historii. Na sprawy podziemia antykomunistycznego patrzę też z perspektywy rodzinnej. Mój świętej pamięci ojciec był żołnierzem Armii Krajowej, żołnierzem Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, więźniem stalinowskim, któremu zresztą komuniści odebrali dużo zdrowia, stąd bardzo wcześnie zmarł. Moim artykułom nadałem, czy nadaję formę reportaży historycznych i w reportażach trzymam się naturalnie ściśle realiów historycznych, ale mogę pokazać też przede wszystkim emocje moich bohaterów. Mogę zwrócić uwagę na te elementy, które nie są uwzględniane w pracach naukowych, chociażby tutaj dzisiaj obecnych kolegów naukowców. Bohaterami moich reportaży są przede wszystkim ludzie pochodzący z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej i wiele z opisywanych osób w chwili wybuchu wojny miało po kilkanaście lat. Interesujące są ich na przykład również przeżycia związane z początkami konspiracji. Niektóre z osób jeszcze chodząc do szkoły konspirowały, ale najbardziej dramatyczne i pełne emocji są ich losy po akcji Ostra Brama, po bitwie o Wilno, kiedy Sowieci w sposób bestialski rozprawiali się z żołnierzami Armii Krajowej, z polską ludnością. Ciekawią mnie też motywy, powody przystąpienia do drugiej konspiracji. One są
różne. Najczęściej jest to rodzaj samoobrony, sytuacji właściwie bez wyjścia, kiedy do wyboru było więzienie lub las. Piszą o losach żołnierzy walczących z bronią w ręku, ale też o łączniczkach, sanitariuszkach. Interesują mnie losy moich bohaterów w czasie PRL-u, kim oni byli, jak byli traktowani. No wiadomo, że byli przede wszystkim traktowani jak bandyci, ludzie, obywatele nawet nie drugiej, a trzeciej kategorii. To właściwie moje refleksje takie związane z moją twórczością na temat żołnierzy wyklętych. Dziękuję. Proszę Państwa, pana redaktora, pana Leszka Żebrowskiego w zasadzie nawet nie powinnam przedstawiać. Jego wykłady o najnowszej historii Polski są tak popularne w sieci. Jego artykuły, które ukazywały się już od bardzo wielu lat, w tym w prasie konspiracyjnej, podziemnej, cieszyły się taką popularnością, że z całą pewnością dla wielu z Państwa postaci, które opisywał, przepraszam najmocniej, są postaci bardzo bliskie. Pan Leszek Żebrowski do dziś zajmuje się aktywnie sprawami drugiej konspiracji. Jest nie tylko ekonomistą, historykiem, publicystą, również działaczem społecznym, politycznym. Dwukrotnie z list ugrupowań patriotycznych startował w wyborach parlamentarnych. Jest po prostu ważną postacią w kręgach osób, którym bliskie są sprawy suwerenności, niepodległości Polski. Chciałabym poprosić pana Leszka Żebrowskiego o przybliżenie spraw postaci żołnierzy wyklętych, organizacji, ich liczebności, organizacji, sposobu funkcjonowania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie i przyznaję, że z ogromną wdzięcznością i ze wzruszeniem przyjąłem zaproszenie pani ministry Fotygi, dlatego że to jest ta sfera naszej historii. Gdy rozpoczynałem już profesjonalne badania tej dziedziny w połowie lat 80., byłem święcie przekonany, że to będzie wiedza w znacznym stopniu prywatna, rodzinna, że poza te kręgi tak naprawdę nie będzie wychodzić, że nie będzie takiej potrzeby. I gdy docierałem do tych ostatnich uczestników, do świadków, odbierając od nich dokumenty, zdjęcia, pamiątki przeszłości, traktowałem to jako relikwie. Wiedziałem, że to będzie potrzebne, chociaż w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że stanie się to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. To niezwykłe odrodzenie patriotyczne i przywiązanie do ideałów, którymi żyli żołnierze wyklęci. Oni byli wyklęci, ale to się nie udało. Dzisiaj mamy ich przeciwników. Mamy komunistów przeklętych, zdrajców, ludzi, którzy chcieli ich wymazać z naszej historii. Żeby w ogóle o nich mówić, musimy przybliżyć tło, skąd się wzięli, czego chcieli i jacy byli. Druga wojna światowa była dla Polski katastrofą. Polska jako pierwszy kraj przeciwstawił się złu, przeciwstawił się dwóm mocarstwom totalitarnym. Tę wojnę przegraliśmy, byliśmy sami. Na Polsce dokonano kolejnego gwałtu, kolejnego rozbioru Polski. Związek Sowiecki zagarnął 52% terytorium, 13 milionów polskich obywateli. Niemcy zgarnęli 48% terytorium i 22 miliony obywateli. Polska przestała istnieć, formalnie została wymazana z mapy. Ale Polacy się nie poddali. Powstał polski rząd na wychodźstwie. Początkowo we Francji, później w Wielkiej Brytanii. Odtwarzane było polskie wojsko, polskie siły zbrojne na zachodzie. Wojska lądowe, lotnictwo i marynarka wojenna. Polskie siły zbrojne brały udział w działaniach zbrojnych na wielu frontach świata. Broniły Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii. Brali udział w walce z Niemcami w Afryce i następnie od 1944 roku wyzwalali Europę Zachodnią, a także Włochy.
I ci ludzie też zostali wyklęci. Oni do Polski po wojnie nie mogli wrócić. Podstawowym celem tego, co się działo w Polsce pod okupacją, a działo się bardzo dużo, było zachowanie substancji żywej narodu. Polska nie istniała formalnie, ale zaistniała w podziemiu, w konspiracji, jako polskie państwo podziemne, z własnym wymiarem sprawiedliwości, z własnym szkolnictwem, z własnym wojskiem, Związkiem Walki Zbrojnej, później Armią Krajową i następnie z nią scalały się inne organizacje niepodległościowe i własne struktury cywilne podziemnego państwa, delegatura rządu na kraj. Ten cel był najważniejszy – ochrona substancji żywej narodu. Tak to formułowała delegatura rządu na kraj. Nie stać nas było wtedy na niepoważne działania, które prowadziłyby do jeszcze większych strat. Wobec tych ogromnych rozmiarów eksterminacji, zarówno pod okupacją niemiecką, jak i do czerwca 1941 roku pod okupacją sowiecką, trzeba było przede wszystkim zachować życie obywateli. Oni byli potrzebni i byli przygotowani do tego, że w momencie do tego dogodnym na ziemiach polskich wybuchnie powstanie narodowe. Powstanie, które miało mieć wsparcie z Zachodu, bo koncepcja była taka, że do Polski przyjdą alianci zachodni. I będzie się działo dokładnie to, co działo się w Europie Zachodniej od czerwca 1944 roku. Tam wszędzie, gdzie wkraczały wojska alianckie, ludzie płakali, ale płakali ze szczęścia. W Polsce tak się nie stało. W Polsce wejście Armii Czerwonej na nasze ziemie w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku spowodowało też płacz, ale to był płacz ludzi, którzy zaznali już pierwszej sowieckiej okupacji i rozpoczęły się potworne represje, ponowne wywożenie na Syberię, mordowanie kadry dowódczej polskich oddziałów niepodległościowych, wywózki żołnierzy, ci, którzy nie chcieli złożyć przysięgi na wierność Stalinowi czy na wierność Wandzie Wasilewskiej, wywózki na Sybir. Ostatni żołnierz Armii Krajowej wrócił z Syberii już do III Rzeczpospolitej w 1991 roku. Dlaczego my o tym wszystkim nie wiemy? Dlaczego tego wszystkiego w naszej historii nie było? Sowieci mieli gotowy plan. Oni nie byli naszym sojusznikiem. Byli sojusznikiem naszych sojuszników. Bardzo dziwna i bardzo trudna dla nas sytuacja. Uważali, że ziemie, które opanowali razem z III Rzeszą Niemiecką w 1939 roku, należą im się już na zawsze, na wsiegda. Zresztą chcieli stworzyć i stworzyli kadłubowe państewko, nominalnie wolne, ale całkowicie od nich zależne. To była właśnie Polska Ludowa. Ponieważ były te represje i te represje miały charakter powszechny i miały bardzo szeroki zasięg, rozpoczął się opór. Opór tych, którzy przetrwali, którzy byli w konspiracji, ale nie mogli z niej wyjść, bo ujawnienie się było wyrokiem. Jeśli nie więzienia, to nawet śmierci. W momencie, kiedy pojawia się polski opór przy wejściu Armii Czerwonej od wschodu, rozpoczyna się ostatnie wielkie polskie powstanie narodowe, powstanie antykomunistyczne. I mam nadzieję, że ta nazwa i historia tego powstania trafi wreszcie do naszych podręczników szkolnych, że będzie czymś oczywistym. Będziemy o tym mówić tak samo, jak o powstaniu styczniowym. Dwa cele przyświecały polskim niepodległościowcom. To nie były walki typu frontowego. Polaków nie było stać na walkę z potężną milionową Armią Czerwoną. I nie miałoby to najmniejszego sensu. Ale były to działania samoobronne. Przede wszystkim rozbijanie aresztów i więzień, uwalnianie tych, którzy byli przeznaczeni do egzekucji albo do wywózki na Syberię, gdzie egzekucja była tylko odroczona w czasie. Takim największym wydarzeniem z tego zakresu było rozbicie obozu koncentracyjnego NKWD numer 10 w Rembertowie pod Warszawą. Często ludzie się dziwią, dlaczego taka nazwa? Przecież to jest nazwa nieprawdziwa. Prawdziwa, ten obóz tak się nazywał i w dokumentach, które się zachowały, tak jest nazywany. Obóz koncentracyjny NKWD numer 10. Kilkuset więźniów politycznych odzyskało wolność, a w ten sposób zachowało życie. I tego typu wydarzeń na ziemiach polskich wówczas w 1944, w 1945 i także w latach następnych było bardzo dużo. Z drugiej strony były to działania samoobronne przed pacyfikacjami,
które były prowadzone przede wszystkim przez wojska wewnętrzne NKWD. I można tylko ubolewać nad tym, że tak mało o tym wiemy. O wydarzeniu, które miało miejsce na ówczesnych polskich Kresach. 21 sierpnia 1944 roku pod Surkątami zgrupowanie żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego pod dowództwem podpułkownika Cichociemnego Macieja Kalenkiewicza, pseudonim Kotwicz, stoczyło swoją ostatnią walkę. Nie darowano życia rannym, nie darowano życia łączniczkom i sanitariuszkom. Bolszewicy zakłuwali nieszczęśników bagnetami. Polskie Termopile muszą wrócić do naszej pamięci. Mamy obowiązek o tym wiedzieć. Gdy już stało się jasne, że polskie państwo podziemne, w tym wymiarze zarówno cywilnym, delegatury rządu na kraj, jak też w wymiarze wojskowym, Armii Krajowej, jest w znacznym stopniu przed bolszewikami zdekonspirowane, że wiedzą za dużo, że straty, jakie polska konspiracja ponosi, są coraz większe, należało to wszystko przeorganizować. I tak się rzeczywiście stało. Po rozwiązaniu Armii Krajowej, po 19 stycznia 1945 roku, zaczęły powstawać nowe organizacje konspiracyjne wojskowe. Przede wszystkim Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, z drugiej strony Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Oprócz tego szereg regionalnych i lokalnych, dużych, wielotysięcznych organizacji, które podjęły samodzielną walkę z okupacją komunistyczną. Tu należy przypomnieć eksterytorialne okręgi Armii Krajowej, przeniesione aktywa okręgów Armii Krajowej Wschodnich, okręgu stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego, wileńskiego, działały dalej na terenie tzw. Polski Ludowej. Oprócz tego Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta na bazie rozwiązanego okręgu poznańskiego Armii Krajowej, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Ruch Oporu Armii Krajowej. Nawet nas w większości dzisiaj Polacy nie znają i nie kojarzą, a trzeba przecież o nich pamiętać. Wszystkie uznawały zwierzchnictwo polskiego rządu na wychodźstwie. Wszystkie uznawały zwierzchnictwo naczelnego polskiego wodza. Były to organizacje polskie, które walczyły o suwerenność i niepodległość. Fenomenem tamtej konspiracji jest także to, że przez wiele powojennych lat na ziemiach polskich powstawało dużo organizacji młodzieżowych. Kolejne pokolenia, które wchodziły w życie, które nie miały szansy brać udziału w wojnie i podczas okupacji, już po tym okresie, po zakończeniu działań wojennych w Europie, schodziły do konspiracji. Grupy szkolne, młodzieżowe, harcerskie, polityczne, wojskowe, polityczno-wojskowe. Ta samoobrona była naprawdę ogromna. O co tym ludziom chodziło? Czego oni chcieli? To nie jest tak, że ponieważ byli młodzi, to chcieli sobie postrzelać. Oni chcieli normalnie żyć. Oni chcieli z konspiracji wyjść. Uważali, że im się należy to, co miało społeczeństwa zachodnie. Prawo odbudowywania swojego suwerennego, niepodległego życia. Ostatni delegat rządu na kraj, Jerzy Braun, w testamencie Polski Walczącej wymienił postulaty, o co ci ludzie walczyli. One były cały czas aktualne. Wśród nich trzeba wymienić takie jak przede wszystkim opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie i sowiecką policję polityczną, zaprzestanie prześladowań politycznych, dopuszczenie polskich partii politycznych do udziału w wyborach, stworzenie pełnego samorządu terytorialnego, społeczno-gospodarczego i kulturalno-oświatowego i także oparcie powszechnego demokratycznego nauczania i wychowania na zasadach moralnych i dorobku cywilizacji europejskiej. To było to, co każdemu społeczeństwu jest dane, co jest oczywiste, czego nie trzeba żądać, tego nie trzeba się domagać, a ci ludzie musieli o to walczyć. Podobne rozkazy, podobne w treści wychodziły z formacji wojskowych. Przywódcy tego powstania na szczeblu dowódczym formułowali rozkazy tak, że to nie były zalecenia bieżące. Oni wskazywali cel i dawali też perspektywę, nawet jeśli była bardzo odległa. Pułkownik Tadeusz Danilewicz, pseudonim Doman, komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, w rozkazie z lipca 1945 roku pisał do swoich podwładnych, podkomendnych.
Walka narodu polskiego o elementarne prawa bytu i rozwoju trwa nadal. Będzie ona ciężka i długa. Będzie się toczyć o to, co stanowi istotę narodu. O kulturę, religię, tradycję, o niezawisłość myśli i ducha polskiego. Będzie to walka z komunizmem i wpływami Wschodu. W walce tej wszyscy musicie wziąć pełny udział. Trwać ona będzie aż do uzyskania celów postawionych przed jej rozpoczęciem. Stworzenia suwerennego państwa polskiego ze wszystkich jego ziem, z granicami poszerzonymi na zachodzie i północy, zdolnego zapewnić nieskrępowane warunki rozwoju dla narodu polskiego. To jest fenomen. Ci ludzie mieli plan, mieli perspektywę. Wierzyli w to, że jeśli nie oni nie wygrają, to ich następcy, czyli de facto my, te pokolenia, które wchodziły w życie w latach 80., podejmując, chociaż w innym zakresie, opór przeciwko komunistom, spełnią ich marzenie. To się rzeczywiście stało. Szczególnym fenomenem tego powstania są działania na kresach północno-wschodnich, tam gdzie były szczególne warunki, olbrzymie kompleksy puszczańskie. Jeszcze do początków lat 50. tam trwa polski opór, dziś w znacznym stopniu zapomniany, dzięki badaczom powoli przywracany do naszej pamięci. Ale to jest tradycja tam do dziś, bardzo żywa. Kto był po której stronie, co robił. Dlatego, że ci ludzie bardzo dokładnie zdawali sobie sprawę z tego, co tracą i jakie ponoszą konsekwencje. W powstaniu antykomunistycznym po 1944 roku wzięło udział od 200 do 250 tysięcy ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy z nich przewinęło się przez oddziały powstańcze, oddziały partyzanckie. Poza tymi, którzy byli formalnie zaprzysiężeni, przyjęci do organizacji, istniało potężne zaplecze na zewnątrz, wśród ludności cywilnej. Gdyby nie pomoc ludności, gdyby nie opieka z tamtej strony, to powstanie trwałoby najwyżej kilka dni. Ci ludzie musieli coś jeść, musieli gdzieś przebywać, mieć jakieś punkty kontaktowe, musieli mieć wiedzę, co się dzieje w terenie. Bez pomocy ludności cywilnej, bez milionów polskich obywateli, którzy tylko za to, że często podali szklankę wody albo pokazali tam nie, bo tam ubecy przejechali, za to dostawali 5-10 lat więzienia. I szli do tego więzienia, ale pomagali swoim, bo to byli ich obrońcy. Przedstawiciele Polski komunistycznej, zwanej Polską Ludową, mieli pełną świadomość tego, że nic nie znaczą, że są tak naprawdę bezsilni. Bez Armii Czerwonej, bez Stalina, oni nie mieliby najmniejszych szans. Władysław Gomułka, pseudonim Kowalski w NKWD, przyznawał wprost: nie jesteśmy w stanie walki z reakcją przeprowadzić bez Armii Czerwonej. Jego najbliższy współpracownik, Franciszek Jóźwiak, komendant główny Milicji Obywatelskiej, poszedł jeszcze dalej. Mówił: nie jesteśmy u siebie, pracują u nas bataliony sowieckie. I przez cały okres Polski Ludowej komuniści wiedzieli bardzo dobrze, jak to tak naprawdę wyglądało. Ostatni dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, takiego NKWD-owskiego wojska na ziemiach polskich, generał komunistyczny Włodzimierz Muś, jeszcze w 1989 roku przyznawał: tak, my komuniści byliśmy wspierani przez Armię Radziecką, inaczej strona przeciwna by nas zwyciężyła. Byli lepiej zorganizowani, przewyższali nas taktyką walki w mieście i w lasach, mieli duże poparcie społeczne, byli lepiej wyszkoleni i sprawniejsi w działaniu. Mieli lepsze kadry. Lepszego świadectwa trudno byłoby szukać gdzie indziej niż u tak zdemoralizowanych zdrajców i przeciwników. Oni tego przed sobą nie ukrywali. Bilans strat tego powstania jest bardzo tragiczny. Zginęło kilkanaście tysięcy partyzantów. W wyniku wyroków sądowych, ale przede wszystkim zbrodni popełnianych na tych ludziach w aresztach, w więzieniach czy tajnych, jawnych egzekucji, poza aresztowaniami, poza więzieniami, zamordowano kilkadziesiąt tysięcy spośród nich. Przez te obławy sowieckie i
KBW, Milicji Obywatelskiej, UB, przewinęło się od 100 do 100 kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Olbrzymia większość z nich została zamordowana. Dziś na ich szczątkach doczesnych, a byli chowani byle gdzie, żeby ich ukryć, stoją zakłady przemysłowe, są osiedla mieszkaniowe, są drogi. To dzięki wysiłkom takich ludzi, jak profesor Krzysztof Szwagrzyk, odnajdujemy niektórych z nich, identyfikujemy, ale musimy pamiętać o tych dziesiątkach tysięcy, którzy prawdopodobnie nie zostaną odnalezieni. Drakońskie kary, jakie wymierzano przez te sądy komunistyczne wobec tych ludzi, miały odstraszać. Nie skazywano ich na śmierć jeden raz. Major Zygmunt Szendzielarz, Łupaszka, został skazany na 18 kar śmierci. I to nie był szczyt możliwości komunistów. Jan Kmiołek, pseudonim Mazurek, Wir, dowódca oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na północnym Mazowszu, otrzymał takich kar 28. A starszy sierżant Wiktor Stryjewski, pseudonim Cacko, z zachodniego północnego Mazowsza, dowódca oddziałów partyzanckich 23 Okręgu NZW Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, został skazany na śmierć 38 razy. To robi wrażenie także dziś. Trudno sobie wyobrazić los rodzin tych ludzi i przede wszystkim jak traktowano ich dzieci. Najmłodszy więzień polityczny w Polsce Ludowej, aresztowany po raz pierwszy, pan Janusz Żubryt, miał 3 lata i 7 miesięcy. Do więzienia nie poszedł sam, bo wymagał opieki. Został aresztowany wraz z babcią. Drugi raz aresztowany w kwietniu 1946 roku, tuż przed świętami wielkanocnymi. Aresztowany razem z ciocią i z babcią, ponownie do opieki. Miał 4,5 roku. I dostał formalną sankcję. To nie było tak, że go tylko zatrzymali. Zarzucono mu współdziałanie z bandą Żubryda, czyli własnego ojca, 4,5-letniemu dziecku. Ale były jeszcze gorsze represje. Pani Magdalena Zarzycka urodziła się 29 maja 1949 roku w komunistycznym więzieniu. Matka, skatowana w śledztwie, urodziła ją przedwcześnie. Była w zaawansowanej ciąży. I to dziecko 2 lata i 2 miesiące siedziało w komunistycznych więzieniach, zanim zostało przekazane do tak zwanych państwowych sierocińców. Ostatni partyzant tego powstania, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął 21 października 1963 roku. I to jest formalny kres tego powstania. Ono oczywiście zanikało wcześniej, ale cały czas trwało. Ale jeszcze po nim, jeszcze po jego śmierci trwały aresztowania tych ostatnich, którzy jeszcze się gdzieś ukrywali. Ostańców, tak jak analogicznie nazywano tych, którzy po powstaniu styczniowym jeszcze nie dali się ująć. I to jest fenomen, że mówiąc dzisiaj o nich, także w takim miejscu jak Bruksela, centrum Zjednoczonej Europy, mamy świadomość, że ci ludzie odnoszą zza grobu moralne i polityczne zwycięstwo. Oni do nas wracają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Leszkowi Żebrowskiemu. Szanowni Państwo, moje zaproszenie zechciał przyjąć pan profesor Tadeusz Wolsza, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej, redaktor naczelny pisma Dzieje Najnowsze, wybitny naukowiec, autor licznych prac zajmujący się badaniem drugiej konspiracji. Chciałam poprosić pana profesora o przybliżenie skali represji, która spotykała żołnierzy. Mówił już o tym pan Leszek Żebrowski. Wspominał pan profesor Piotr Niwiński, mówił pan Dariusz Jarosiński. Poprosimy o dokładniejszą informację. Będę mówił o pewnych liczbach. Czy jest to sprawa policzalna, żołnierze
drugiej konspiracji, jeśli chodzi o ich pobyty w różnego rodzaju miejscach odosobnienia, czy da się to policzyć, czy też się nie da policzyć. Potem nawiążę do tego, o czym mówił pan kapitan Rusak, czyli o różnego rodzaju formach represji w zakładach karnych, które były stosowane wobec żołnierzy niezłomnych. I kilka słów o śmiertelności, czyli o jakby ostatnich chwilach życia żołnierzy niezłomnych w więzieniach i obozach NKWD. Ale zacznę od, myślę, ważnej informacji. Informacji, która być może doda nam jeszcze większej otuchy. Mianowicie zbliża się chyba, mówię chyba, bo mam taką nadzieję, że nastąpi to dość szybko moment, iż na grobie nieznanego żołnierza pojawią się tablice poświęcone żołnierzom wyklętym. Myślę, że dzięki staraniom pana prezydenta Andrzeja Dudy i ministra obrony narodowej ten moment jest coraz bliższy. Pan Leszek mówił o Rembertowie. Nie jest wykluczone, że ten Rembertów też się pojawi na grobie nieznanego żołnierza w towarzystwie Skrobowa, Krześlina. Być może jeszcze innych miejsc. Może będzie tam też miejsce dla obławy augustowskiej, obławy pomorskiej, obławy górnośląskiej, czy też dla kilku bitew stoczonych przez żołnierzy drugiej konspiracji, żołnierzy po formacji poakowskich, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, pod Miodusami Pokrzywne w Lesie Stockim, czy też pod Kuryłówką. Sprawa jest w toku, miejmy nadzieję, że szybko zostanie sfinalizowana i to będzie ten moment, kiedy rzeczywiście żołnierze niezłomni powrócą. Powrócą na to miejsce, gdzie powinni od dawna już być upamiętnieni. Teraz, proszę Państwa, kilka słów o skali zjawiska. Przyjmuje się w badaniach, że przez wszystkie miejsca odosobnienia w Polsce, w powojennej Polsce stalinowskiej, przeszło od 1 000 000 do 1 400 000 osób. Już sami Państwo widzicie, ja mówię od 1 000 000 do 400 000 osób, jak trudno to wszystko policzyć. Nie zachowały się niestety dokumenty z różnego rodzaju miejsc odosobnienia, w związku z tym te nasze informacje no właśnie dotyczą takich szacunków. Przyjmuje się również, że w tym gronie około 30-35% stanowili ci ludzie, którzy zostali skazani za działalność polityczną. Mówię tu za działalność polityczną, bo w tym gronie również byli żołnierze niezłomni. Największa liczba więźniów politycznych w zakładach karnych była w 1950 roku. To było około 35 000 osób. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie te instytucje, które mogły zaaresztować i skazać ludzi, to sytuacja mniej więcej wyglądałaby tak. Z powodu działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego mamy mniej więcej zaaresztowanych około 246 000 osób. W tym oczywiście byli żołnierze niezłomni. Niestety statystyki resortu bezpieczeństwa nie pozwalają oddzielić w tej grupie konkretnie żołnierzy niezłomnych. Nikt takich statystyk nie prowadził. Dodać do tego należy jeszcze około 5-6 000 osób skazanych przez informację wojskową, około 4 500 skazanych przez Komisję Specjalną do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. To jest głównie działalność dotycząca tak zwanej szeptanej propagandy. Dochodzi do tego 95 000 osób zaaresztowanych przez wspomniany już przez pana Leszka Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i mamy jeszcze działalność sowiecką na ziemiach polskich, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie linii Kerzona. I tu w tym wypadku specjaliści doszli do wniosku, że można mówić o mniej więcej 160 000 osób. Z tego 40-50 000 po tej wschodniej stronie linii Kerzona. Gdyby to wszystko dodać, to okazuje się, że w sumie mamy ponad 500 000 osób zatrzymanych w
powojennej stalinowskiej Polsce za działalność polityczną. W tej liczbie, ale nie potrafię powiedzieć ilu, byli również żołnierze drugiej konspiracji. Tyle o liczbach. Mamy 500 000 osób w obozach, w więzieniach, w obozach NKWD. Skala obozów NKWD na ziemiach polskich była, to zabrzmi wręcz nieprawdopodobnie, ale tak wykazały moje badania, bo tym problemem się zajmuję od wielu lat. Doliczyłem się ponad 100 obozów NKWD, które prowadziły działalność na ziemiach polskich. Rembertów oczywiście jest tym sztandarowym przykładem, niemniej jednak dochodzą do tego obozy rozproszone wręcz po całej Polsce. Mówimy tu wręcz o takim wędrownym charakterze tych obozów, bo one zmieniały swoją lokalizację wraz z przemarszem Armii Czerwonej ze wschodu na zachód. Obozy NKWD były to obozy, które były przeznaczone do właśnie zatrzymywania ludzi zaangażowanych w działalność niepodległościową, a następnie tych ludzi albo likwidowano na miejscu w obozach, bądź ich wywożono na wschód w ramach deportacji. Specjaliści, którzy badają problem powojennych deportacji, doliczyli się mniej więcej 85-95 tysięcy osób deportowanych i w tym gronie są ludzie wywiezieni w ramach właśnie obławy, czy zamordowani obławy augustowskiej, obławy pomorskiej, to jest około 18 tysięcy osób i obławy górnośląskiej. W tej chwili koledzy z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach już posiadają imienną listę ponad 30 tysięcy osób wręcz porwanych ze swoich domostw. Jeśli, proszę Państwa, chodzi o więzienne tortury, to kilka słów o takich najbardziej charakterystycznych i znanych. To można ustalić na podstawie wspomnień pamiętników. Osoba zatrzymana w zakładzie karnym w zasadzie oczekiwała albo na tak zwany proces o charakterze pokazowym, który miał być następnie nagłośniony w środkach masowego przekazu, wtedy to było radio bądź prasa, albo w tak zwanych procesach kiblowych. Przepraszam za to określenie, ale takie funkcjonuje w literaturze naukowej. Proces kiblowy odbywał się w celi. Skazany siedział na tym toalecie w celi. Sędziowie najczęściej przy drzwiach wyjściowych. Trwał ten proces kilka minut. Kończył się najczęściej wyrokiem skazującym na karę śmierci. Ale żeby doszło do procesu, więźniowie byli torturowani najróżniejszymi wymyślnymi metodami. Oglądaliście Państwo przed chwilą film z panem kapitanem Rusakiem. On mówił, że bito go metalowym prętem po piętach i to bardzo bolało. I to rzeczywiście, jak się czyta pamiętniki, wspomnienia i relacje, to bicie dominuje, jeśli chodzi o wymuszanie zeznań. Bito nie tylko po piętach, ale bito po genitaliach, bito po gołych nogach, bito po rękach. Tymi sposobami wymuszano najróżniejszego rodzaju potrzebne zeznania. Ludwik Danielak, żołnierz konspiracyjnego Wojska Polskiego, był bity wyciorem do czyszczenia broni palnej. Tak samo byli katowani inni żołnierze różnych formacji. Jeżeli bicie nie skutkowało, bo pierwszą metodą było bicie, to potem stosowano różnego rodzaju szykany psychiczne. I wśród tych szykan psychicznych pojawiały się na przykład tak zwane stójki. Stójka polegała na tym, że więzień stał przez kilkanaście godzin bez ruchu, aż do omdlenia. Jeden z bohaterów moich książek był wręcz torturowany stójką przez 6 kolejnych dni. W tym czasie kilka razy omdlał, doszedł do siebie,
znowu omdlał, znowu doszedł do siebie. Straż i służba więzienna, w zależności od sytuacji, w jakiej odbywała się stójka, nazywała ją albo Zakopanem, albo plażą. Jeżeli ta stójka była w porze zimowej, przy otwartym oknie i więzień stał nago, przez te kilkanaście godzin było minus 20 stopni, to było Zakopane. A jeżeli to było latem i wtedy zamykano okno, więzień stał w słońcu i z powodu temperatury tracił przytomność, to wtedy to była plaża. Więźniów sadzano na odwróconym taborecie. To był popularny konik Andersa. Siedzenie jeszcze można było wytrzymać do momentu, kiedy więzień nie musiał podnosić nóg do góry i utrzymać równowagę. Wtedy najczęściej kończyło się to bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Na porządku dziennym były wielogodzinne przesłuchania, tak zwany konwejer, który trwał niekiedy 48 godzin. I więzień musiał co chwilę powtarzać te same informacje. Były jeszcze karcery, w których przetrzymywano więźniów, którzy nie zdobyli się na, czy nie podjęli współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze tajnych współpracowników, agentów celnych, czy też kapusiów. I wówczas te karcery zostały wręcz niemalże w każdym zakładzie karnym doprowadzone do perfekcji. Więźniowie no nie tylko siedzieli nago w tych celach, w których było zimno, nie było światła, nie było powietrza, ale żeby jeszcze bardziej ich zmusić do podjęcia współpracy, karcery były zalewane wodą. Czyli praktycznie rzecz biorąc, więzień w pewnym momencie, kiedy już nie był w stanie ustać, siadał, to siedział mniej więcej w wodzie pod brodę albo niekiedy topił się w tej wodzie. I w takiej nomenklaturze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego często mówiono, że taki karcer z wodą to jest Wenecja, bo coś tam przypominało to z Wenecji. Proszę Państwa, niekiedy kary były stosowane w pakietach, czyli krótko mówiąc, więźniowie byli poddawani kolejnym bardzo surowym i brutalnym karom. Próbowałem obliczyć, która osoba doświadczyła największej liczby kar. I wyszło mi, że taką osobą była Zofia Moczarska, żona Kazimierza Moczarskiego, jednego z bardziej znanych oficerów Armii Krajowej i powojennej konspiracji, która przeszła przez kilka zakładów karnych i była i w Fordonie, i była w Inowrocławiu, i w Grudziądzu. A doświadczyła w swoim życiu różnego rodzaju kar, czyli zakaz leżenia w czasie choroby, ciężka praca fizyczna, konfiskata paczek, konfiskata prywatnej korespondencji i różnego rodzaju inne rzeczy. I teraz na koniec kilka informacji o wyrokach śmierci, o czym też pan Leszek już nadmienił. Ciężko policzyć liczbę zamordowanych żołnierzy wyklętych, inaczej mówiąc żołnierzy niezłomnych. Gdybyśmy musieli to spróbować podliczyć za lata 1944-56. Ze statystyk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wynika, że liczba osób zamordowanych mniej więcej oscyluje od 8 do 9,5 tysiąca osób. To są osoby zamordowane w więzieniach klasycznych. Mam tu na myśli więzienia śledcze, karne i karno-śledcze. Do tego należy dodać jeszcze około 23-24 tysięcy osób zmarłych w obozach. Ale mówię tu o obozach wyłącznie tych, które były pod kontrolą stalinowskiej Polski. Czyli mówimy tutaj o obozach nadzorowanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i przez informację wojskową. Czyli z tego wynika, że możemy mówić mniej więcej o około 35 tysiącach ofiar. Oczywiście były obozy czy też więzienia, w których ta liczba była
dużo czy dominowała i to rzeczywiście więzienie mokotowskie jest takim najlepszym przykładem i do historii przeszedł kat numer jeden, jeśli mówimy o katach więziennych, czyli Piotr Śmietański, który był takim etatowym mordercą w zakładzie karnym na warszawskim Mokotowie. Mniej więcej od 1954 roku resort bezpieczeństwa powoli wycofywał się z wykonywania wyroków śmierci na żołnierzach drugiej konspiracji. Ostatnie wyroki zostały wykonane w 1954 roku. To było 5 wyroków i w zasadzie można powiedzieć, że jeden z ostatnich zamordowanych, a mam tu na myśli Ludwika Danielaka, żołnierza konspiracyjnego Wojska Polskiego, to dosłownie do wolności zabrakło mu kilkunastu godzin. Niewiele był już od tego momentu, kiedy te wyroki zostały zaniechane. Także w sumie los więźniów politycznych, los żołnierzy drugiej konspiracji był, można powiedzieć, porównywalny z losami tych wszystkich, którzy przeszli przez sowieckie łagry i niemieckie obozy koncentracyjne. Można, myślę, między tymi miejscami odosobnienia postawić znak równości. Dziękuję.